I did not think they would be so eager to die. Cześć moi drodzy, witam was po dłuższej przerwie, i jakże się cieszę, że mogę do Was wrócić z tego rodzaju materiałem. I jakże się również cieszę, że drugi sezon Rodu Smoka daje radę, że stoi na tak z takim samym, niesamowicie wysokim poziomie, jak pierwszy sezon. Jedynka bardzo mi się spodobała, jednak miałem sporo obawy, jak to zwykle bywa, gdy pojawia się kolejny sezon całkiem udanej serii, miałem sporo obaw co do drugiego sezonu, czy uda się utrzymać ten wyśmienity poziom? czy Sukces pierwszego sezonu troszkę nie przyćmi twórców, którzy pójdą w kierunku takiego bardziej blockbusterowego ukazywania akcji, pełnego potężnych bitew, pełnego przepychu, ale równocześnie zapominając o rzeczy najważniejszej: o odpowiednim prowadzeniu historii, o odpowiednim ukazywaniu różnych spisków, różnych zakulisowych knowań. Gdy wiecie, otrzymają większe budżety i będą chcieli y, z, ukazać akcję bardziej. Ne epicko. Równocześnie właśnie zapominając o tych najważniejszych elementach, najważniejszych częściach układanki, które powodowały, że pierwszy sezon był tak dobry. Na szczęście cała ekipa nie poszła tą drogą i przygotowała nam kolejną wędrówkę przez polityczne knowania i przygotowała nam kolejną część sukcesji w klimatach fantazy. Ja tutaj nic o fabule nie będę opowiadał, więc kompletnie nie bójcie się spoilerów. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, czekacie na więcej odcinków, bo do tej pory pojawił. Się cztery odcinki, więc nie traktujmy tego, broń Boże, jako recenzji, ale szczerze zdecydowałem się już teraz przygotować dla Was taki materiał, będący swego rodzaju pierwszymi wrażeniami, bo naprawdę mi się ten serial podoba. Nie jestem w stanie tu znaleźć za bardzo nawet jednej rzeczy, która by mi przeszkadzała, która, na którą bym mógł zwrócić uwagę i powiedzieć, ej, to jest słabe. No dobra, będąc szczerym z punktu widzenia technicznego, mógłbym się przyczepić do efektów CGI, które są słabe, ale dzięki temu, że ta historia jest tak dobrze poprowadzona, że ci bohaterowie są tak rewelacyjnie zaprezentowani, że śledzimy z zapartym tchem każdą pojedynczą scenę, to wiecie, to czy to miasto jest słabo wklejone, czy ten smog, widać, że kuleje gdzieś tam w tle, to odchodzi na dalszy plan, bo to nie jest Serial o potężnych bitwach, przepełnionych magią, czarami i fantastycznymi elementami. Mimo że te smoki gdzieś tam w tle sobie egzystują i oczywiście są istotnym elementem politycznych przepychanek. Ale przez to, że ten serial stoi właśnie. Odpowiednimi scenami dialogowymi, odpowiednim budowaniem portretów psychologicznych, odpowiednim ukazywaniem wszelkich przemian w obrębie relacji między poszczególnymi bohaterami. To jest mięsko tego serialu. I dzięki temu, że to stoi na tak wysokim poziomie, to to kulejące CGI w ogóle mi nie przeszkadzało. Tak kompletnie. I to właśnie świetnie pokazuje, że jeśli dana produkcja broni się z punktu widzenia filmowego, z punktu widzenia fabularnego kreacji całego świata, to te efekty komputerowe wcale nie muszą stać na jak, nie wiadomo jak na rewelacyjnym poziomie, bo my jako widzowie jesteśmy w stanie wtedy wiele wybaczyć i ja osobiście wiele jestem w stanie wybaczyć z punktu widzenia... Technologicznej obróbki całej produkcji. Serial kontynuuje oczywiście wydarzenia z pierwszego sezonu. Praktycznie zaczyna się w momencie, w którym pierwszy sezon się kończy, więc nadal śledzimy losy rodu Targaryenów, walkę o tron, różne niesnaski między rodami. Tak jak już wam powiedziałem, najmocniejszym punktem tego serialu jest prowadzenie narracji. Absolutnie każda scena w tym serialu jest pełna napięcia. Ale to napięcie zbudowane jest.

Akcją z punktu widzenia dynamiki, a akcją z punktu widzenia konstrukcji dialogów, z punktu widzenia budowania relacji między tymi postaciami, tego jak one się zachowują. Tutaj każdy najdrobniejszy gest ma niesamowite znaczenie i twórcy to z takim szacunkiem ogrywają. Mamy tutaj wiele spokojnych ujęć, wiele spojrzeń, detali na mm, aktorów, którzy wiecie, to jest dosłownie jedna drobna mimika, jedna brew podniesiona, jak wiele tutaj mówi. Oczywiście ja tutaj wyolbrzymiam mi ta podniesiona się na z pewnego rodzaju symbolem e, stworzonym przeze mnie, ale to pokazuje, jak najdrobniejszy gest, najdrobniejszy obrót, najdrobniejsze spojrzenie potrafi nam wiele powiedzieć o tym, co dana postać czuje do innej, w jaki sposób do niej podchodzi, jak zmieniają się te pojedyncze relacje. Więc to ta pieczołowitość w komponowaniu scen dialogowych w oparciu o najdrobniejsze spojrzenia jest absolutnie świetna. I tutaj wystarczy jeden kadr, jedno ujęcie pokazujące bliski plan na główną bohaterkę czy na jakąś drugoplanową postać i my już wszystko wiemy lub wydaje nam się, że wszystko wiemy, bo wiele tu jest spisku, wiele tu jest niedopowiedzeń. Te dialogi również są budowane z takim szacunkiem do widza. W sensie niewiele tu jest wy wykładane kawa na ławę. I ja to bardzo szanuję. Jakże ja jestem zmęczony w tego typu serialach yy, yy, takich generycznych, że się tak wyrażę, fantazy, nie? W obecnych w streamingu. Gdzie każda rzecz musi być nam wytłumaczona. Każdy dialog musi być dokładnie podany tak, żeby widz zrozumiał. Żeby nie było żadnych, ale co żadnych niedopowiedzeń. Żeby my obejrzawszy taki, taką scenę dialogową, wszystko wiemy. Jest to niemalże 10 razy jeszcze powtórzone. Żebyśmy na pewno, żeby się twórcy na pewno upewnili, na pewno upewnili, żeby twórcy byli przekonani, że to dotarło do widza, że my zrozumieliśmy o co chodzi. Ale w Rodzie smoka y, y, tego nie ma. I chwała Bogu. Tutaj twórcy wierzą, że widz jest inteligentny i widz zrozumie wszelkie niuanse. Więc jest tu wiele niedopowiedzeń. wiele urwanych niemalże słów w powietrzu. I ja za to ich bardzo szanuję, bo to pokazuje, jak dobrze. Mają przemyślaną całą opowieść, jak dobrze się poruszają w tych, w tych niuansach walki rodów, niuansach politycznych. Bardzo mi się podoba konstrukcja każdego bohatera. Praktycznie nie ma tu je, słabego ogniwa. O każdym z nich, nawet jeśli się pojawia na dwie, trzy sceny, jestem w stanie coś powiedzieć, jestem w stanie stwierdzić, czy go lubię, czy nie. Jestem w stanie coś poczuć do tego bohatera. Czy jest to główna postać, czy drugoplanowa, czy trzecioplanowa, każdy z tych bohaterów jest jakiś. Jest interesujący, zarówno jeśli chodzi o charakteryzację wizualnie, jak i jeśli chodzi o charakter. O to, do czego dąży, do czego zmierza, kim jest. Każda z tych postaci jest charakterystyczna. Każda. I tu szacunek, bo stworzyć tego rodzaju plejadę bohaterów bardzo ciężkie zadanie. Z reguły twórcy koncentrują się na pierwszoplanowych, drugoplanowych bohaterach, nie? A ci tam gdzieś tam w tle, statyści, trzecioplanowi bohaterowie są tak tacy dodani troszkę jako pewnego rodzaju urozmaicenie, ale nie tutaj. Tutaj każda postać ma coś do powiedzenia, jest jakaś. Co mi się też również podoba, że wielu z tych bohaterów trudno tak jednoznacznie polubić, nie? że oni, oni wydają się o, na swój sposób obrzydliwi z punktu widzenia ich charakteru, ich konstrukcji psy, psychologicznej. Każdy ma jakieś egoistyczne pobudki. Każdy zmierza do czegoś, co będzie mu na rękę. Trudno jest ich polubić. Oczywiście są postaci, które można bardziej, z którymi można bardziej sympatyzować, mniej. Ale nie mam tu właściwie ani jednego bohatera, który, 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 co do którego mógłbym powiedzieć, dobra, trzymam za ciebie kciuki. Nawet jeśli w jednej scenie dana postać wydaje się całkiem interesująca, to potem nagle dopuszcza się pewnego czynu, który odwraca jej wizerunek w naszych oczach o 180 stopni. I to jest bardzo fajne, bo te postaci wydają się dzięki temu bardziej prawdziwe, bardziej realistyczne. Każdy dąży do jakiegoś swojego celu, każdy chce coś, wiecie, z tej, z tej potyczki, z tej walki dla siebie wydobyć. I to jest też świetnie pokazane. Kreacje tych bohaterów są wybitne, również od strony aktorskiej. Też tu nie jestem w stanie e, znaleźć jednego słabego ogniwa z punktu widzenia aktorskiego. Uważam, że każda z tych postaci, każdy z tych aktorów zagrał wyśmienicie. Na te cztery odcinki mamy tylko jedną właściwie dużą scenę batalistyczną. Oczywiście to się może zmienić w kolejnych odcinkach, ale słuchajcie, cztery odcinki oparte głównie na dialogach, głównie na spokojnych scenach, które Poprzez te sceny rewelacyjnie budują napięcie, rewelacyjnie budują adrenalinę, zmierzają do jakiegoś konfliktu. I gdy wreszcie w czwartym odcinku, pod koniec czwartego odcinka, ten konflikt następuje, to my jesteśmy, wiecie, nabuzowani, jesteśmy jak na szpilkach siedzimy, i wtedy następuje to efektowne uderzenie. Jasne, z tym słabym CGI walki smoków są efektownie ograne, ale też można się wiele przyczepić. Ale dzięki temu, że ta, ta podbudowa pod tą potyczkę w ciągu tych trzech, Czterech praktycznie odcinków, bo y, bitwa rozgrywa się pod koniec czwartego odcinka. Dzięki temu, że ona jest tak dobrze zrealizowana, to my ponownie wiele jesteśmy w stanie wybaczyć, a co więcej, siedzimy jak na, 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 na tych szpilkach, jak już wam powiedziałem, i z fascynacją oglądamy całą potyczkę. Bo to pokazuje, że gdy wreszcie dojdzie do czegoś efektownego, do jakiegoś starcia, to ono ma znaczenie, jest czymś istotnym. Bo w sytuacji, w której mamy, w której mamy serial czy, czy film, w którym. Potyczka jest co 5 minut, tu mamy scenę akcji, tu mamy scenę akcji, tu kolejna, kolejna. To one nam powszednieją. One nic nie znaczą. My wiemy, że zaraz znowu się będą tu, znowu się tuką, znowu jakieś fajerwerki. Siła narracyjna tego rodzaju potyczki jest o wiele bardziej zdeprecjonowana. Ale tutaj, gdy już wreszcie dochodzi do jakiejś batalii, to ona uderza niczym w dzwon. Uwielbiam ten serial. Naprawdę, bardzo możliwe, że. Po prostu idealnie trafia w moje gusta, idealnie trafia w moje serducho, ale naprawdę ogląda mi się to świetnie. Jeśli podobał Wam się pierwszy sezon, odpalajcie. Uważam, że będziecie zachwyceni. No, ewentualnie możecie poczekać, aż wszystkie odcinki będą dostępne i wtedy sobie zrobić maraton oglądania całego drugiego sezonu. Ja nie jestem w stanie wytrzymać. Ja muszę każdy kolejny odcinek obejrzeć od razu, jak się pojawia. One się pojawiają jakoś w niedzielę, w nocy, z reguły w poniedziałek sobie odpalam kolejny odcinek mm, i no, dali radę. Dali radę. Bardzo się cieszę i szczerze Wam polecam. Będziecie zadowoleni.